Cześć moi kochani, witam was serdecznie na kolejnym odcinku z Piotrkowic po bardzo długiej przerwie. Jest ze mną pan Walek TV. Witam was bardzo serdecznie, kochani widzowie. I po długiej przerwie, ponad 2 miesięcy, udało nam się w końcu zgrać. Gramy znowu, nagrywamy waszą ulubioną serijkę na naszych 2 kanałach. I lecimy dzisiaj z akcją kukurydza na ziarno. Koronawirus nas zmusiła do tego, żebyśmy się spotkali. I żebyśmy nagrywali, ale mi się zrymowało. No. A ty ten tu podwózek, ładnie na wózek, panie, na no, wózek. No na wózek, a to chyba się zmieszczę na tamtym. Na wózek. Chyba, że na wózek wezmę tamtą, a to zostawię gdzieś na boku. Nie, na wózek daj, podnieś na ten header do góry. O, na wózek. Żeby to było w miarę fajnie. Dobra, ja to jadę pryskać. No, pan Walek dzisiaj pryska, przez te 2 miesiące tak nam się wszystko zachwaściło. Dobra. O, nawet mam środek chwastobójczy. No, gdzieś to powinien być napełnione, albo na przyczepkach jeszcze powinien być. Nie, mam. Wszystko mam. Ja pryskam sobie pole 63, nie wiem, czy masz ten mapę włączoną u siebie? Nie, ale to jest około domu, nie? Tak, no. Żeby widzowie też widzieli, gdzie ja jestem, nie? No, jestem za gospodarstwem. Pamiętacie jeszcze, nie zapomnieliście o tej mapie całej. Nie. No, jak będę miał chęci do spania walki, przerobimy tą mapę. Mam nawet regulację belki, ale jaja. A? Nawet nie widziałem. Na którym pojechałeś? Zatorkiem? Zatorkiem. Zatorem. Dobra, ja pojechałem, najwyżej później podwieziesz mi przyczepy jakieś. No, jak coś to ten, podwieź mi przyczepy. A my tam jedziemy daleko zboże. No. I pan Waldek będzie u siebie na odcinku też, może jakoś kukurydzę. Zobaczymy, co będzie w planach. Mamy 2 pola kukurydzą, to postaramy się to jakoś ogarnąć. Ja tutaj ogarniam pryskanie, bo to jest masakra. No, masz chyba 3 albo 4 pola do spryskania. No, to ja to opryskam, no. Ale opryskam. Dużo pryskiwasz, to żadne. Chyba, że gdzieś w środku ubraknie. Albo paliwo. Chociaż nie, paliwo mam. Ej, tu jest jakiś mod. Mam na 4 napęd włączony teraz. A no. Dlaczego? Blokadę mam. A to nie jest na 4. Masz mod włączony. No blokadę dobrze. Masz włączoną, jak masz na te przy osiach na czerwono. No. A jak masz żółty, to zwał na 4. A to chyba na tym rozłączasz, na numpadzie, na tych cyferkach. Gdzieś tam. Aha, a nawet nie sprawdzę, bo coś się spierdzieli i dopiero będzie kicha. No, jak masz blokadę, to masz mocniejszy, nie? Ja to sobie przestawiłem, bo nie miałem tego numpada, więc sobie przestawiłem na inne klawisze. I żebym rozdupcył lance. Zarąbów pewnie w drzewo, tam drzewo rośnie. No, więc piszcie w komentarzach, czy tęskniliście za nami, czy za seryjką tęskniliście. No jak nie, jak tęsknili, na pewno tęsknili. Po 2 miesiącach musieliście. Za najlepszymi youtuberami w okolicy. W okolicy, no. No. My lecimy. Ciepły dzionek, na polu ciepły, ale koronawirus nas trzyma, więc no, nie za bardzo się tak, coś się stało? Komu? O, no nie, no to nie, dobra, nie, nie. Nie, no jechałem nie, w pole sąsiada, bo mnie coś chwyciło. Nie. Powiedziałem o koronawirusie ja i mnie coś chwyciło. No, a psik! No, i to zaraz przyjadą z tych... Kwarantanna cała przyjedzie, cię wezmą. Z sanepidu przyjadą. Albo przyjadą ci, no, spoza kodu pogrzebowego i cię wezmą, no. I będą tańczyć przy tobie. To jest teraz takie modne, że ja w to nie wierzę. Ale tu jest zachwaszczone, cholerę, no. Czekaj no. Ja tu już jestem na polu i wjeżdżamy w pierwszą kukurydzę. Ciekawe, czy dobra, w ogóle pryskaliśmy jeszcze mam. Nawet nie wiem, czy pryskaliśmy to. Ja pryskam wszystkie po kolei. Dobra. Muszę się ładnie tylko ustawić w tym rządku, bo wiecie. Z kukurydzą mało do czynienia mam w farmingu. Jak i chyba ty? Każdy, no. Dobra, ładnie kosimy cztery rzędy na raz. Ja mam często. Cztery rzędy. U mnie niedługo na kanale. Kolejne filmy, jak i u Krzemyka. Jak widzieliśmy, Krzemyk sobie La Maxa kupił. No to dawaj. Bobry goni. Bobry goni, bo mnie drzewa tną. Bobry goni. Ja staram się. Twoje drzewa? No, niektóre są moje, niektóre są prywatne lasu, niektóre są sąsiada. No to przynajmniej ścinać nie musisz tutaj, no, zajechać, zabrać i...
to tam się zobaczy, jak się będzie chciało, nie? Teraz ta kukurydza to w ogóle jest do koszenia, czy nie? Ta moja jest żółta, taka od domu, widzisz, musiał se, nie wiem, przyspieszyć chyba jakoś. Nie, nic nie będę przyspieszał. To masz, żebyś miarę miał, nie? Masz zielone, to jest kosisz zielony chyba. No, nie, bo zielona będzie do kiszonki, ale nie. No, na razie nic nie mamy, żeby coś było. No, no powiem ci, że z jednego przyjazdu mam 600 kg. Ile? To na 200 będę miał z dwóch przyjazdów. No to dobrze. No to fajnie. 20%, 40% powinno być z dwóch przyjazdów. To jest małe pole. Czyli tam coś było robione, jakiś nowoc czy coś, włożony był. A nawet nie wiem. Zaraz zobaczymy, czekaj. A, już wiem, gdzie jesteś. Wymaga zaorania, no. No już wiem, gdzie jesteś. No, tam daleko, koło sąsiadów. No, już wiem, gdzie jesteś. Tam pole mieliśmy z rzepakiem. Aha, no, ja wiedziałem, że coś jest nie tak w tym polu. Ja wiedziałem, że coś mnie tutaj czeka. Jest sobie kosze kukurydzy i tu w header nagle mi czoło wpada. Ja już to przypomniałem wszystko. No, bo my tam drzewa ten. No, bo my drzewa kosili. I jedno drzewo nam zginęło w kukurydzy. No, drzewa my kosili, dobra. Żniwa drzewniane. Przyjechali bizonem i skosili drzewo. No. To nieźle. Gałązka w tym w headerze. Skończył się oprysk. No to akurat możesz szczepki postawić. Przy okazji, jak się wrócisz, to akurat będziesz miał tego. Kupisz sobie nawóz i sobie oprysk i wrócisz do domu. Nie będę kupił. No. Aleś ten header postawił. Ja cię pierdzielę. Niech mnie kurna kaczor bije. No co, no, ciasna gospodarka gdzieś musiałem, śpieszyło mi się. Ciasna gospodarka, jasne. 7 godzina, śpieszyło mi się w pole. Możesz czas na 5 dać, będzie troszeczkę tak. Nie, nic żadnych czasów, tylko tak, czekaj. Znaczy czas dać na 5, to będzie tak wiele realnie. Jak odczepić ten? Podnieść, rzuć przedmiotem. Jak odczepić ten? Co? A cicho, tu jest. Nie. A jest R. Ale zaraz będzie jazda. Hops, przyczepy mnie ładuje wszystko. Nie, bo próbuję się dostać do chwastów. Mam, dobra, mam. Byk. Mam. Hops, naraz. Próbuję się dostać do chwastów, jest. Tankujemy. Uuu, 400 litrów tylko. Psy. No to sobie nie popryskasz chyba. Nie, no już jedno pole prawie całe opryskałem. Dwa. U mnie masz na dwa przejazdy pole. No naraz tego nie chwycisz i koło domu masz jeszcze. Więc tak. To idzie. Aha, bo to czekaj, teraz nagrywamy 20 odcinek, więc jak z twoją zapowiednią kiedyś? Czy się będziesz przeprowadzał, czy nie? Trzeba by było. No, więc zobaczymy. Może ogarniemy w kolejnych odcineczkach. Jak będzie troszeczkę więcej czasu. Ale to już niebawem dajcie się ogarnąć. Pan Waldek tylko jakieś tam fajne mody sobie poznajduje. No, poznajduje coś fajnego. Linki powysyłam panu Krzemiekowi, żeby nic jak się, nie... Jak się będziecie starać, to może modpaka z tego stworzymy i wam wyślemy. Nie, tam... Z tego co mi się wydaje, to każdy już posiada te mody, także... No nie wiem, posiadają, ale zaraz będzie pod komentarzami, co to za John Deere, co to za traktor, co za to, za tamto i... No i ta niewydana 30. To niewydana, a kto dostał, to dostał, nie? Nie wiem, dlaczego ja jej nie mam. Masz, wysłałem ci przecież. Tak? No, wysłałem ci na tym, na Facebooku gdzieś chyba. O, to ja nie wiem. No to się jeszcze na wieżę sobie podeślę. Dobra, ja teraz jadę 12. 12 pryskam. No. Potem możesz koło mnie jeszcze podjechać. Tu jest na chwasta. Na chwasta. Koło 28 jeszcze jest takie. Na chwasta. Takie, nie takie. No 80% do setki może dobije, ci powiem. Kapcie w bizonie coś stało długi czas, to powietrze uszło. Nie sprawdziłem powietrza. No więc jak nie będzie vlogów, to odcinki zobaczycie. Tak, jak nie to co innego. Ja już mam na swoim kanale zaplanowane filmy do 3 maja. Ja pierdzielę, miesiąc do przodu człowiek jest. No nie, no, tak to wiesz, mam teraz czas na... A to masz codziennie, czy co drugi dzień? Nie, co drugi dzień.
No i wystarczająco. No nie, no codziennie to mi się wydaje, że codziennie będę, a czy no, co drugi, wiesz... Co drugi dzień przemian. Vlogi, a codziennie, a co drugi dzień tak samo odcinki. No, no wiesz, jak będzie dzień wolnego, wiesz, będzie dzień wolnego od Reala, to zrobię po prostu dzień farmingu, z farmingiem, nie? Dobry pomysł. No. Nie ma co. Zawsze jakieś tam wyświetlenia wskoczą. I godzinki się nabiją. No, chciałbym te 4000 godzin nabić. A chociaż ci powiem, że na początku to jeden pieron. Bo zarabianie takie, jakie wcale prawie. Większe zarabianie masz w donatach, jak z tych vlogów. Czy z, no, z tych odcinków. Jak w donatach? No, więcej zarobisz na YouTubie, jak ludzie dadzą ci w donaty, niż no na odcinkach, co zarobisz. Ale no to, no to jest tak. To już zależy od ludzi, jak będą udostępniać i będą łapki zostawiać. Dobra, ja mam 100%. Bo im więcej wyświetleń, a masz 100%, tak? No. Przecież dasz czasem pójść po nią. Nie, ja podjadę, tylko czekaj, zrobię jeszcze jedną rundkę. Dobra, to jest to nieszczęsne błoto tu jest. Już sobie wziąłem. Ja pierdzielę. Ty się tam nie ma. Się w dupce ujak. No wyżej mamy hola, chyba to cię wyciągnę. Nie, 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 ja się już wyjechałem. A mamy linę, nie hola, dokładnie, łańcuch. My jedziemy, wyrkamy. Widzę, ładnie pod górę ciśniesz. Tułe, no, no. O, widzicie, tam Mr. Krzemyk jedzie. Jadę w pole. Ja się już przyszykowałem, że ja nagrywam, przecież ja nie nagrywam, cymbał. Cymbał zapomniał. No. Lecimy. Akurat już 12 minut odcineczka, jak najbardziej pasuje, do 15-20 dobijemy. No, 15-20 minut najlepiej jest, tak. No, bo to w miarę optymalnie. A w moim odcinku zobaczycie coś. Coś ciekawego. A co? To się okaże. Zobaczycie za kilka godzin. Tak, za kilka godzin. Nie, najprędzej to w niedzielę. W niedzielę prawdopodobnie będzie udostępniony. U mnie. Ja zobaczę, chyba też niedziela, w środę. Znaczy ja zobaczę jak u mnie, nie, ja to po prostu u siebie zobaczę, jak wyskakują mi te zaplanowane odcinki, nie? No. Bo jeżeli będę miał zaplanowany na niedzielę jakiś odcinek z Reala, to po prostu nie będę udostępniał tego. Udostępnię w któryś dzień, w który nie mam żadnego filmu. Ja to już to zobaczę. Gdzie tu jeszcze jakieś pole jest do pryskania? Koło mnie tutaj, gdzie korzy. Aha, dobra, już wiem gdzie. Pozwiedasz troszkę, przypomnisz sobie mapę. No właśnie sobie przypomnę. Jak dacie chwilę czasu, albo zmotywujecie mnie i pana Waldka, to przerobimy tą troszkę mapę. Pan Waldek przerobi pod względem tych budynków, a ja przerobię pod względem terenu troszkę i troszkę takich modyfikacji. Bo nieraz pisaliście, gdzie jest jakiś ruch drogowy, czy coś, to pododajemy. Ja pierdzielę, jak to daleko, matko boska. Gdzie daleko? Tu jakieś roboty drogowe są, a drzewo wywalone. Drzewo wywalone i tam pachołki dali. Przyjechali, pojechali, nie zrobili nic z tym. No tak, kukurydza się sypie, włączmy bizonę, żeby się ci sypał. Coś kył się uspokoił u ciebie. O, a nie, teraz widzę, że jak pisałem do chopa, to chop powiedział, że czasu nie ma. Że teraz ma taki zapierdziel w domu przed tym komputerem, że... Czemu przed komputerem? No bo on pracuje przed komputerem jakby, nie? Bo on praca zdalna. Bo on pracował tam w swoim biurze jako, gdzieś tam przy komputerach. No i teraz mu się do domu zachciało wziąć. Więc wiesz jak to jest, ale mówił, wczoraj był live, jak nagrywamy to w piątek, to w czwartek był live. Dzisiaj też ma być live u niego. Mówił, że wraca. Że ogarnął to wszystko już. Dobra. Jestem zadowolony z tego bizona, bo cały kombajn, cały babaka. Zbiornik. Paka. Zbiornik. Paka. No paka to ty będziesz miał w CS-ie. Hop, gra w CS-a. Ej, spadłem z rangi, pierdziele, nie chce mi się w to grać. To zagraj ze mną. A ja nie umiem w to grać. Wy gracie kurna, ludzie, wy to gracie jak profesjonaliści. No, jak ja z wami gram, to się czuję jak dziecko, kurna. Gdzie nas do profesjonalistów porównujesz? No. Nie grałeś z proplayerami chyba. Tak, proplayerami, no kurwa, połamania języka, Waldemarze. No. Chłopie, ja to jestem przy nich niczym, godzi, poczciwy. Tak, ja wczoraj widziałem, jak wygracie. Wczoraj widziałem, napatrzyłem się.
Jozioł, chłop wychodzi. Dziękuję bardzo. Chłop wychodzi. Jak to taka babcia mówi? Chłop w szoku był. Chłop w rowie leży. Policja nie chuja warta. Chłop w szoku był normalnie, jak żem tam w las. Chłop w szoku był. A to była 23 w nocy. Dobra, no to co? Jest akurat 15 minut odcineczka. Pole skończone. No to wysyp się jeszcze i wysypię się jeszcze, więc dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do pana Waldka. Nawet kolejny odcineczek, subskrybujcie nasze kanały, lajkujcie, tak, oczywiście, w komentarzach. Tak, jak najbardziej subskrybujcie, jak suby najbardziej się przydadzą, subskrybujcie. Żeby się kanały rozwijały. No wszystkim się przydadzą, u mnie już poszły suby, już teraz startuję na 1700. No i gitarę, ja chcę 3000 bić, jak najszybciej, potem zrobić tą prezentację stanowiska i te inne takie. Widzowie Krzemyka, nie wbijajcie mu 3000, wbijajcie do Walka. Wbijcie tu i tu będzie najlepiej, dobra, to my kończymy. Już spryskałeś? Nie, no bo mi brakło. Tak, myślałem, że jeden przejazd. To ty skończysz. To ja skończę. Dobra, to dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia pana Waldka. Trzymajcie się i pa pa. Pa pa.